Tak, ten parowóz PX48, który stacjonuje na co dzień w Jędrzejowie, a często do nas zajeżdżał tutaj do Pińczowa, jak był pod parą, jak był czynny, jest jednym z najstarszych parowozów tej serii, zachowanym czynnym, pod parą, który był czynny, bo w tej chwili okresowo, miejmy nadzieję, jest nieczynny. To był taki koń roboczy polskich kolei po wojnie, czyli on był praktycznie w całej Polsce. Wyprodukowano go prawie 200 sztuk, łącznie z tymi wersjami eksportowymi. Zachowało się w tej chwili w Polsce tego typu parowozu i wersji pokrewnych w Polsce i na całym świecie około 40 sztuk, bo są też i w Rumunii, wyeksportowano też takie podobne typy parowozów do Chin. Konstrukcja tego parowozu jest bezpośrednio oparta na konstrukcji parowozu przedwojennego z 1929 roku, wyprodukowanego w warszawskiej spółce akcyjnej budowy parowozów. I tak się złożyło, że jeden z inżynierów tą dokumentację przez wojnę przechował, częściowo odzyskał tą dokumentację, ale to już był inżynier fabryki z Chrzanowa, czyli Fablok, i w ten sposób Fablok Chrzanowski pozyskał dokumentację wytwórni parowozów z Warszawy i po wojnie po prostu była potrzeba, żeby uzupełnić braki taborowe i produkować szybko tabor. Więc to nie był też nowoczesny parowóz, jak na tamte czasy, bo konstrukcja oparta na roku 1929, a produkowano go w latach tutaj 48-49 po wojnie. No tak jak mówię, zachowało się około 40 sztuk. Czekamy na remont tego parowozu, a w skali takim całego kraju to jest może taki trochę ewenement, że był to najstarszy czynny tego typu parowóz w Polsce. Konstrukcja tego parowozu jest to konstrukcja typowo towarowa, ponieważ na kolejach wąskotorowych głównie przewożono towary. Oczywiście ruch pasażerski też istniał, tak jak i tutaj na naszej kolejce, jednak to było zawsze brane jako dodatek. Liczył się przede wszystkim transport towarów, czyli produkty do przetwórstwa rolnego, zaopatrzenie GS-ów, wapno, nawozy, przewóz kamienia, przewóz piasku. Przede wszystkim o to chodziło. Buraki cukrowe do tutejszych cukrowni przecież. To było główne zapotrzebowanie i tak wyglądało to w całym kraju. Lokomotywy były potrzebne po to, żeby przewozić towary. To nie były lokomotywy typowo pasażerskie, więc one też nie są do końca ekonomiczne w takim ruchu pasażerskim. Natomiast mimo wszystko do tego ruchu turystycznego nie ma żadnych innych jednostek na kolejach wąskotorowych w całym kraju, ani spalinowych, ani parowych. Są tylko te, które nam pozostawiano po poprzednich latach, więc musimy żyć z tym, co mamy. I przez wiele lat ten parowóz tutaj nam służył. Do 2009 roku kursował pod parą, jeździł, zajeżdżał często do Pińczowa. Później już tylko był przyciągany na zimno przez naszą organizację, jak robiliśmy tutaj w okresie Dni Ponidzia taką imprezę Pociąg do Ponidzia. Był ten parowóz tu przyciągany, żeby pokazać ludziom właśnie, że taki parowóz jest, że jak on wygląda, jak on działa. My, między innymi ja i nasi członkowie, opisywaliśmy, jak ten parowóz po prostu funkcjonuje, jak działają na nim przeróżne instalacje i urządzenia. Podjęliśmy też próbę, aby ten parowóz wskrzesić i znów jeździł pod parą. Mieliśmy tam różne pomysły, skąd znaleźć finansowanie i od wielu lat takie starania czynimy. Wiemy też, jaki jest koszt mniej więcej, aby ten parowóz przywrócić do ruchu. Robiliśmy też taką ekspertyzę. No, koszty przywrócenia do ruchu takiego parowozu to się w tej chwili wahają. To jest około 500 tysięcy kwota. W tej kwocie jest aż wymagany remont. Jest to parowóz kompletny, jednak lata odstawienia spowodowały, że po prostu jest dosyć już zniszczony, skorodowany. Między innymi ten tender jest, w którym parowozie ciągnie wodę, tam jest właściwie sito w tym momencie. Tender jest tak naprawdę do wykonania niemalże od podstaw, od nowa. Niemniej jednak najważniejsze jest to, że parowóz jest kompletny, ma wszystkie wiązary, ma wszystkie elementy, inżektory, czyli urządzenia zasilające kocioł w wodę. Jest to szalenie istotne, bo w przeciwnym razie remont takiej jednostki to by wynosił około miliona złotych. Ale jako ciekawostkę powiem, że taki kompleksowy remont parowozu, nawet dzisiaj, kiedy warsztatów naprawiających tego typu lokomotywy jest mniej, choć w Polsce są takie, między innymi to jest Piła, między innymi to jest Chabówka, tak jak wspomniałem, wynosi pół miliona złotych, to kompleksowy remont lokomotywy spalinowej to jest koszt około 700 tysięcy złotych. Więc i tak to jest mniej niż remont lokomotywy spalinowej.
Tak, jako ciekawostkę oczywiście można dodać i taką jeszcze to można dodać oczywiście, że to co wspomniałem na początku. Jest to parowóz projektu na podstawie konstrukcji przedwojennego, ale oczywiście jest to projekt polski. Czyli za tym stała polska myśl techniczna, więc tym bardziej jest sens, aby taki parowóz mógł jeździć i przyjeżdżać tutaj do nas, do Pińczowa, żeby mieszkańcy Pińczowa i wszyscy turyści mogli go zobaczyć. Oczywiście do tego jest potrzebny też odpowiedni komentarz, żeby osoby, które na tym parowozie jeżdżą, bądź kierownik pociągu opowiedział trochę historii o tym, że za tą myślą techniczną stoi człowiek, że stoją inżynierowie. Dzięki temu myślę, że to jest taki dobry przekaz też wtedy płynie dla młodzieży, bo jest czym motywować młodzież, że można osiągnąć sukces, nawet w trudnych czasach, można skonstruować wspaniałą maszynę. To znaczy tak, jeśli chodzi o ten parowóz i jego istotę na Ponidziu, to nawet jest nie tyle ważny na Ponidziu, ale w całym województwie. Dlatego, że w całym województwie, akurat jako jednym z nielicznych, nie mamy w tej chwili ani jednego czynnego parowozu. Są parowozy w województwie podkarpackim czynne, są w Małopolsce czynne, więc nie jest wcale tak, jak się wydaje, że tych parowozów jest tak całkiem mało. Praktycznie niemalże w każdym województwie poza paroma wyjątkami są takie czynne parowozy. W naszym województwie nie ma ani jednego, a tradycje kolejowe mamy wielkie. I tu w samym Pińczowie przecież mamy wspaniałe tradycje kolejowe związane z pińczowską koleją dojazdową, ale i Kielce, Skarżysko, przecież ogromne węzły. Stoją tylko parowozy ewentualnie jako zimne pomniki. A ten parowóz do niedawna jeździł. Dlatego on jest tak istotny dla Ponicia, ale też i właśnie dla całego województwa. Jest to jedyna tego typu maszyna, która jest w stanie tutaj w regionie całego województwa świętokrzyskiego jeździć pod parą. Nie ma żadnej innej maszyny, która mogłaby po prostu ruszyć o własnych siłach. Nawiązując do tradycji tutaj naszej kolei w Pińczowie, warto wspomnieć o tym, że jak wiemy, kiedyś pińczowska kolejka była odrębną kolejką, to była pińczowska kolej dojazdowa, nie była to jędrzejowska kolej dojazdowa. Później dopiero nastąpiło przejęcie i takie pochłonięcie. Specjalnie dla tej kolei pińczowskiej, tutaj w Pińczowie, Fablok, czyli pierwsza fabryka lokomotyw w Chrzanowie, zaprojektowała i zbudowała najpierw dwa parowozy, później kolejne cztery, specjalnie dla nas, dla miasta, tutaj dla sejmiku pińczowskiego, do obsługi tej naszej kolejki. Na podstawie tej konstrukcji tego parowozu później powstawały kolejne serie na inne koleje wąskotorowe polskie i zagraniczne, wyprodukowane w Fabloku. Do dzisiaj zachowały się dwa parowozy tego typu o nazwie Pińczów, bo tak je nazwano. Nazwano te parowozy Pińczów w związku z tym, że zamawiającym był sejmik pińczowski. I te dwa parowozy to są dokładnie te dwa pierwsze egzemplarze, które wyprodukowano tutaj dla naszego regionu. I one są dzisiaj jako pomniki. Można je oglądać w województwie wielkopolskim, dokładnie w Poznaniu, w Parku Maltańskim oraz w Muzeum Kolejnictwa w Wenecji koło Żnina. I tu takim ciekawym pomysłem mi się wydaje, bo takie pomysły chodzą wśród tutaj środowiska miłośników, ale i nie tylko, aby być może wykonać kiedyś w przyszłości taki model parowozu tego Pińczów, z tym, że w skali 1:1 i po prostu go postawić na torach koło dworca w Pińczowie, taką powiedzmy wydmuszkę. Jest to produkt stalowy, więc bez problemu tutaj nasze regionalne firmy, które się zajmują właśnie przetwórstwem stali i konstrukcjami stalowymi, byłyby w stanie taki model wykonać. A dodatkowo, aby to miało taki większy wydźwięk niż tylko, że sobie można przyjść i popatrzeć, jak ten parowóz wyglądał, myślę, że fajną sprawą byłoby zainstalowanie w takim parowozie na przykład wytwornicy dymu, zainstalowanie po prostu głośnika i gdzie za przyciśnięciem przycisku można by puścić dźwięk gwizdawki bądź dźwięk pary albo zapalić światła. Byłaby to niesamowita atrakcja przede wszystkim wtedy dla najmłodszych i byłby to pierwszy taki pomnik parowozu, który nie jest martwy całkowicie, ale taki po prostu jest interaktywny. Czyli to byłoby coś innego i pierwszy taki egzemplarz w Polsce tego typu. Prawdopodobnie bierze się to stąd, że właśnie on jest wyprodukowany w latach 50., a parowozy wiadomo już nie kursują od tylu lat na kolei normalnej, ale i wąskotorowej, chyba że tylko i wyłącznie turystycznie. Więc to dotyczy wieku tego parowozu oczywiście. To przede wszystkim chodzi o to. Niektórzy to być może też dlatego tak mówią, z tego powodu, że parowozy, ale też i spalinowozy
wędrowały po różnych kolejach. To nie było tak, że jak był parowóz przydzielony do jednej kolejki wąskotorowej, to już on tutaj był cały czas, tylko był parowóz przydzielany do naprawy głównej bądź naprawy okresowej, do jakichś tam warsztatów centralnych, na przykład właśnie w Nowym Sączu, i z Nowego Sącza był kierowany tam, gdzie akurat były braki, czyli mógł być kierowany na zupełnie inną kolejkę, na przykład Sochaczewską. I tak między innymi wiele parowozów stąd, na przykład z Bogorii, skończyło w Sochaczewie. One w ten sposób wędrowały, a ten nasz parowóz z kolei przywędrował do nas z kolejki z Opalenic, która ta kolejka dzisiaj już nie istnieje, a on akurat do nas został ściągnięty. Związane to jest z tym, że wszystkie parowozy, które tu były na tej naszej kolei jędrzejowskiej już, po prostu zostały wysłane na złom, a najwięcej parowozów się utrzymywało na węźle Bogoria i tamte parowozy były utrzymywane jak szwajcarskie zegarki, tak mówiono. Ale niestety w pośpiechu wszystkie zezłomowano i wtedy pośpiesznie szukano jakiegokolwiek parowozu w Polsce, żeby tu na tą kolejkę turystyczną, na odcinek wtedy jeszcze Jędrzejów-Wiślica ściągnąć. No i znaleziono taki parowóz właśnie w Opalenicy i tutaj go ściągnięto, wyremontowano i tu zaczął kursować. Także on tak bezpośrednio, jego historia tutaj z tą koleją nie jest związana, on tutaj dużo nie zawojował. On wojował akurat na innych kolejkach, a tu tylko turystycznie, u nas od lat 90.